Cybex Balios S-Lux to bardzo dobrze znany wózek na rynku, używany jako wielofunkcyjny i znacznie częściej jako sama spacerówka. Szukasz wózka odpowiedniego dla Ciebie? Śledź nowości, które stale pojawiają się na naszym kanale. Zostaw również lajka pod filmem. Wózek Balios S może funkcjonować jako wózek od urodzenia do 4 roku życia. Systemy pozwalają na montaż gondoli, spacerówki w dwóch kierunkach, fotelika samochodowego oraz kokonu S do spacerówki, który może zastąpić nam nawet gondolę. Najnowsza edycja pozwala na wybór ramy srebrna lub czarna i mamy do wyboru 6 kolorów materiałów z filtrem UPF 50+. Materiały w wersji Lux są znacznie solidniejsze i dużo lepszej jakości. Amortyzacja na wszystkich 4 kołach pozwala pojechać tym wózkiem w każdy teren. Oczywiście nie możemy twardości amortyzatorów porównywać z polskimi wózkami, bo to zupełnie inne modele. Koła są z gumy, są bezobsługowe i bezawaryjne. Przednie możemy zablokować do jazdy na wprost. Koła możemy też zdejmować w szybki sposób do konserwacji czy transportu. Hamulec na środku osi z tyłu jest dość mały, ale nie ma z nim problemów w codziennym użytkowaniu. Dzięki dużym kołom wózek wygodnie podnosimy na krawężniki i przeszkody. Kosz w tym wózku jest duży, choć szkoda, że nie ma przykrycia. Ładowność za to robi wrażenie, bo możemy tam włożyć aż 5 kg. Rączka w podstawowym modelu nadal pozostała z pianki. Z ekoskóry jest tylko na ramię silver. Regulacja wysokości teleskopowa z dość dużym zasięgiem wysokości. Budka ma z przodu kołnierz, a z tyłu wywietrznik z moskitierą, którego nie było w poprzedniej wersji. Pokrywa na gondolę ma nieco wyższy kołnierz i przypinana jest na napy i zatrzaski. We wnętrzu nastąpiły też niewielkie zmiany. Pojawiły się kieszonki i biały kolor bawełny, którą można zdjąć do prania. Materac jest wysoki z pianki. Długość wewnętrzna gondoli to 78 cm, nie jest zbyt szeroka, 30 cm. Gondolę możemy zdejmować jedną ręką, bo przyciski mają system zapamiętywania. W spodzie gondoli znajdują się nóżki. Całą gondolę możemy złożyć na płasko do transportu. Wewnętrzne dwa napinające druty przeciągamy do środka i składamy również do środka adaptery wpinające do gondoli. Spacerówkę możemy wpiąć tyłem i przodem do kierunku jazdy. Ten model bardzo często wybierany jest przez rodziców tylko w wersji spacerowej. Wygląda on bardzo nowocześnie i do tego jest funkcjonalny, bo obsługa wózka może odbywać się tylko jedną ręką. Budka po rozłożeniu dodatkowego panelu powiększy się o 1/3. W górnym panelu znajduje się okienko do podglądu i wentylacji. Regulacja oparcia w 3 pozycjach. Podnóżek bez ogranicznika, więc nawet duże dziecko spokojnie postawi nóżki na półeczce na samym dole ramy. Możemy zauważyć nieco zmienioną rączkę barierki. Możemy ją odpiąć lub uchylić do wkładania dziecka. Siedzisko robi wrażenie małego, ale to dość mylne. Może nie jest ono zbyt szerokie, 28 cm, ale ma wysokie oparcie, 50 cm. Miękką wkładkę z boczkami, które przyjemnie otulą dziecko. Standardowe pasy 5-punktowe z naramiennikami i osłoną pasa krokowego. Zmieniony system składania to chyba największy plus tego odświeżonego modelu. Robimy to teraz jedną ręką. Możemy go składać siedziskiem wpiętym w obie strony. Uzyskamy rozmiar walizki. Wózek może samodzielnie stać po złożeniu. Plusy: lekki, nieduży po złożeniu, bardzo funkcjonalny. Minusy: brak wyposażenia, lekki luz techniczny przy rączce teleskopowej. Zapraszamy do czytania oraz dzielenia się opiniami na naszej stronie www.babyexpert.pl. Zajrzyjcie również na nasz Instagram i Facebook.